To są jedne z pierwszych puzderek, które właśnie mąż przywiózł i ja, kiedy wzięłam to do ręki, to już wiedziałam, że ja będę to zbierać. Ja po prostu oszalałam, zakochałam się w tych puzderkach. Zbiór naszych puzderek trwa dość długo, ponieważ moja praca związana była z wyjazdami, częstymi wyjazdami poza granice Polski, ponieważ byłem żołnierzem zawodowym, pracowałem w misjach, pełniłem służbę w misjach zagranicznych i chyba, tak sobie przypominamy, stamtąd pojawił się pierwszy sygnał, że chyba zaczniemy zbierać puzderka i gdzieś w byłej Jugosławii, jest to 20 ponad lat temu, 21 lat temu, w 1992 roku, kiedy miałem przyjemność tam być w ramach misji pokojowej, od znajomego Serba otrzymałem w podzięce chyba za wspólną znajomość, za czas spędzony w tej okrutnej zawierusze wojennej, właśnie taką pamiątkę, małe puzdereczka. Były to cztery małe szkatułki, bardzo piękne, bardzo wdzięczne, fantastyczny upominek i na pewno pamiątka po pobycie tam. A kiedy wróciłem do domu, pokazałem to żonie, no myślę, że to nas zainspirowało do dalszego zbierania. Nie mam segregacji. Wszystkie moje puzderka są ulubione. Wszystkie najbardziej kochane i to są zestawiki, które mają bardzo podobne wzory rysunkowe. Niektóre są ręcznie malowane, niektóre są z nadruku, ale one są w różnych kształtach. To jest w przeciągu co najmniej 20 lat. Z każdej wycieczki, z każdego wyjazdu chodzimy na targi, gdzie w każdym państwie, gdzie jesteśmy, to też chodzimy na takie właśnie zwane suki i tam się poszukuje takich drobiazgów. Zbieraliśmy tego bardzo dużo. Myślę, że jest ponad 600 różnych puzderek, przy czym pochodzenie tych puzderek to nie tylko była Jugosławia, ale to jest Irak, to jest Egipt, to jest Izrael, przepiękne pudełeczka, typowe dla tego kraju. To są puzderka przysyłane nam przez znajomych ze Stanów Zjednoczonych. Tu mamy takie typowe piękne chińskie na przykład wzory. Takie po prostu prześliczne chińskie ogrody. Chcę pokazać teraz troszkę Anglii. Królowa. Nie wiem, czy takie torebki nosi, ale takie zostały wydane. Nie wiem, czy akurat takie nosi, ale tu też jest motyw właśnie zamku. Proszę bardzo, pałac Buckingham. Tak malutki. No, pierścionek się zmieści. Puzderko, które ma dwa otwarcia. To właśnie kupiliśmy, kiedy byliśmy w Czechach. To już Egipt. Pojechaliśmy na wycieczkę i ja specjalnie pojechałam na suk szukać Egiptu w puzderkach. I oczywiście, że mi się udało. I tak jak wtedy. Kształty bardzo różne, a wzory typowe, arabskie wzory. I od tak dużych do tak malutkich. Na początku puzderka zbieraliśmy chyba chaotycznie. Nie było to jakieś uporządkowanie, po prostu zbieraliśmy na ilość. Kiedy zbiór się powiększał, zaczęliśmy zdawać sprawę sobie z tego, że możemy je w pewien sposób szeregować, możemy je jakby przyporządkowywać czy do danego państwa, do danej kultury, czy do jakiegoś okresu i w ten sposób ten zbiór dziś możemy powiedzieć, że jest w pewien sposób posegregowany, jest w pewien sposób uporządkowany. Tutaj mamy jajka, oczywiście one pochodzą, oryginały to pochodzą z czasów cara, bo oni się, carowie się obdarowywali takimi cacuszkami. I tutaj mamy motyw z gniazdami ptaków. Przepiękny wzór kobiety w ogrodzie.
I teraz już mamy mnóstwo jajek, ale jedno z nich, piękne jajo z motywem egipskim, złote jajo, piramidy, sfinks. Generalnie wszystkie puzderka są porcelanowe, posiadają elementy ozdobne w postaci części metalowych, ale też są kobaltowane, czyli stosowana jest na nich technika znana artystom czy rzemieślnikom, którzy te puzderka tworzą. Są też puzderka bardzo proste w swojej postaci i być może one są tutaj też bardzo ciekawe, inspirujące. Są różnej wielkości, od maleńkich, w których zmieści się maleńka fiolka perfum, ale i posiadamy puzderka, które są wielkości 20 cm. Tu jest przepiękna seria aniołków. I niby kształty, to znaczy wzór jest ten sam, ale kształty puzderek są po prostu piękne. Puzderka z pandą. Wtedy, kiedy taka walka była i wszyscy ekolodzy tak walczyli o pandy, to zostały wydane te puzderka, no i udało nam się je zdobyć oczywiście. Wyczytałem w jednym z podręczników, skąd mogły się pojawić puzderka. Były to maleńkie szkatułki, które ofiarowano, przede wszystkim mężczyźni ofiarowali kobietom, czy precjoza, czy właśnie takie wyjątkowe upominki w postaci wisiorków, pierścionków, i aby one nie leżały nigdzie, czy też leżały o tak po prostu swobodnie, zamykano je w małe pojemniczki, w małe naczynia, które z wiekami, z latami, z wędrującą historią i kulturą zamieniały się w różne właśnie pojemniki i dziś spotykamy owe puzderka. Jak nie można się zachwycić czymś takim? Chudzimy szampana. Otwieramy. Nie ma lodu. Ale szampan się chłodzi. Chcemy się napić kawy? Mamy cały serwis. Może coś do kawy? Nie ma. Zbieranie puzderek jeszcze się u nas nie zakończyło i to będzie prawdopodobnie trwać wiele, wiele lat jeszcze, jeśli pozwolą nam nasze siły i możliwości. A być może w tym czasie trafimy na puzderko naszych marzeń, czyli jajko, czy jakiś inny element architektoniczny, czy kulturalny, przedstawiający architekturę danego kraju. Niechby to było nawet jajko Faberge. Co my z tym później zrobimy? Prawdopodobnie zostawimy naszym dzieciom, niech sobie dalej tą kolekcję powiększają. Olbrzymie serce. Być może mojego męża i cierpliwość do poszukiwania i zbierania tych puzderek, no bo to głównie dla mnie. Thank you.